Państwa, szczególnie dziadków, babcie, mamy i ojców, dzieci, no i wszystkich uczestników zajęć strzeleckich feryjnych. Przez 12 dni, w każdym dniu znacznie ponad 4 godziny, bo niektóre dzieci przychodziły już o 10, jak tylko były otwarte drzwi na strzelnicę, i niektóre przychodziły po 15, gdzie też trzeba było obsłużyć je i przeprowadzić zajęcia strzeleckie także. Przez tych 12 dni po 4 godziny instruktorzy strzelectwa sportowego Ligi Obrony Kraju prowadzili w pełni społecznie zajęcia strzeleckie. Chciałbym to podkreślić, bo niestety nie uzyskaliśmy środków z programu profilaktycznego Urzędu Miejskiego na tą część zajęć. Na część zajęć modelarskich dostaliśmy środki z budżetu samorządu miejskiego, natomiast tu wykonywaliśmy całe zajęcia zupełnie społecznie i z dodatkiem jeszcze środków innych jednostek, skąd postaraliśmy się o nagrody, wyróżnienia, a także i dożywianie dzieci. Nie będę wymieniał, ile tarcz zostało zużytych, nie będę wymieniał na razie, ile śrutu zużyliśmy, nabojów poszczególne dni, ale mieliśmy cały czas grupę osób, około 60 osób w każdym dniu do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich. Całość poprowadziliśmy w formie współzawodnictwa strzeleckiego. Oczywiście dzieci w pierwszych dniach nie bardzo orientowały się, o co chodzi, bo wpisywaliśmy wyniki, ale już na półmetku zorientowano się, że jest robiona punktacja i wyniki, a ostatnie dni zajęć strzeleckich, szczególnie dzień wczorajszy i dzisiejszy, przyniosły nam już, nie powiem, że zadowalające, ale bardzo zadowalające wyniki strzeleckie, szczególnie z grupy dzieci, które po raz pierwszy pokazały się na strzelnicy w czasie zajęć feryjnych. Około 20 osób otrzymało karty zgłoszeń i zostały zakwalifikowane, teraz jest problem tylko taki, czy będą chciały chodzić, na stałe zajęcia całoroczne prowadzone na naszej strzelnicy. Szczególnie to mówię do rodziców obecnych, że są to zajęcia kontrolowane, Państwo możecie sobie przyjść, sprawdzić, co dziecko robi w godzinach prowadzonych naszych zajęć. A my staramy się wypełnić zajęciami strzeleckimi lukę między powrotem rodziców z pracy do domu, a zakończeniem lekcji w szkole. Jest takich kilka godzin, w czasie których dzieci mogą przyjść tutaj na naszą strzelnicę. Zawsze zajęcia feryjne dawały właśnie tą eksplozję przygotowania strzeleckiego przez nową grupę dzieci. Dzisiaj chcemy na zakończenie całości z podziałem na 4 grupy. Podzieliliśmy dzieci na grupę juniorów i młodzików zrzeszonych w LOK w Lidze Obrony Kraju, które chodzą na stale na zajęcia, bo ci po prostu dużo lepiej strzelają jak nowi, i grupę niezrzeszonych, którzy na nasze zajęcia przyszli tylko w okresie feryjnym. Chcę podkreślić, że mamy 3 uczestników, którzy przez wszystkie 12 dni przyszli na zajęcia strzeleckie. To jest Kułakowski Wojciech, młodzik zrzeszony, Kułakowski Wojciech, takie same imię i nazwisko, junior niezrzeszony, i Straszyński Patryk. Bardzo cieszymy się, że wszystkie 12 dni byli ci uczestniczyły na naszych zajęciach. Przygotowaliśmy sobie wyróżnienia dla najlepszych na półmetku, ale te wyróżnienia będą wyróżnieniami po prostu nagrodowymi, które odczytamy po zakończeniu całości wyników już końcowych zajęć. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku, radnego Rady Miejskiej w Oławie, a zarazem prezesa Zarządu Powiatowego LOT w Oławie Witolda Niemirowskiego. Miejskiego. LOT Witolda Niemirowskiego o odczytanie wyników w kolejnych grupach i rozpoczęcie wręczania wyróżnień. Grupa instruktorów, która prowadziła zajęcia w
pełni społecznie, to jest grupa instruktorów panowie Czesław Gala, Henryk Kochutek, Jerzy Świderski, pani Agnieszka Dziwak, Monika Szczeciak, Henryk Hawrysz, Witold Niemirowski, Jacek Kowalski. Ja prowadziłem także zajęcia i wspomagał nas jeszcze Witka Darek i Ola Królicka. To już są ci, ta grupa naszych młodych osób, instruktorów. Trzeba było przynajmniej dwie, a nawet trzy osoby w niektórych okresach do prowadzenia w sposób prawidłowy całości zajęć. Dzieci miały do dyspozycji przez wszystkie dni dożywianie, które załatwiliśmy z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i z PSS-u z Połem, miały zawsze ciepłą herbatkę i zimne napoje. W tych dwóch pomieszczeniach strzelnicy i modelarni prowadziliśmy całe zajęcia. A więc bardzo proszę już teraz może o kilka słów ewentualnie i wręczenie wyróżnień na nie. To znaczy mi się wydaje, że pan prezes zarządu powiatowego powiedział wszystko. Ja chciałem jeszcze raz w swoim imieniu podziękować tym wszystkim, którzy tutaj pracowali, część, tak jak usłyszeliście, społecznie. No i zachęcić przede wszystkim was, dzieci i młodzież, do brania już udziału w kolejnych dniach, gdzie się odbywają zajęcia tutaj na stałe. I tu chcę powiedzieć, że najlepsi mają szansę znaleźć, jeżeli będą chcieli, trenować później w Śląsku Wrocław. Myśmy już tutaj mamy kilku medalistów mistrzostw Europy, Polski, którzy właśnie wywodzą się z naszego miasta. Ale w tej chwili już przystępujemy do nagrodzenia tych najlepszych.